To jest niebieskie? Mhm. Oh my god. Czy tak, żeby wiesz, równo dolegały drzwi po całości. Ciężko. Halo siemanko, witamy was na kanale Terrasfera. Ja jestem Paweł. Jak już wiecie, razem z Moniką od lipca przerabiamy naszego Mercedesa Sprintera na campervana. Chcieliśmy wam podziękować za wszystkie subskrypcje. Wielkie dzięki, że jesteście razem z nami, że śledzicie nasze poczynania, nasze efekty, nasze upadki, wzloty. Dzięki wielkie za wsparcie, dzięki za wszystkie polubienia, za komentarze. A kto dopiero zaczął nas oglądać, zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału, gdzie dowiecie się różnych ciekawych rzeczy. Jak przerobić vana na campervana. No i dzisiaj w końcu przyszedł ten moment, że zajmiemy się wykończeniem łazienki. Łazienka jako tako już stoi, z obsadzonym brydzikiem. Jak to zrobiliśmy, możecie zobaczyć w filmiku, który się pokaże tutaj. No a dzisiaj już zabezpieczymy nasze ściany przed wilgocią, przed jakimikolwiek przeciekami. A co do tego używamy? Zakupiliśmy taki specjalny zestaw, który jest używany do wykańczania tak zwanych wet roomów, czyli można powiedzieć takich pokoi kąpielowych. Czy wiecie, teraz są takie modne brodziki, do których się wchodzi prosto z podłogi, więc do zabezpieczenia przed jakimikolwiek przeciekami używa się właśnie tego zestawu. A jest w nim podkład, w którym będziemy malowali ściany. Później na każdych łączeniach płyty w rogach i na łączeniu z brodzikiem używa się takiej specjalnej taśmy zabezpieczającej przed przeciekiem. I na końcu używamy takiej specjalnej membrany. Ona jest w formie płynu, jak zastygnie, tworzy taką warstwę, no, która po prostu nie przepuszcza wody. Widzę, że jest to gęste, to będzie ciężkie do malowania, do nakładania. Także właśnie teraz się tym zajmiemy. Jak już to wszystko wyschnie, to będziemy przyklejali na ścianach winyl. Tak, używamy normalnej winylowej podłogi na ścianach, którą już mamy zakupioną. Także normalnie na klej będziemy przyklejali tą winylową podłogę. Także no mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Wzorek mi się podoba, Monice też, zresztą ona wybierała. No dobra, czas zabrać się do pracy. Lecimy z tą łazienką, żeby można było w końcu się w niej wykąpać pierwszy raz. Do zobaczenia w banie. No i jesteśmy. Ale dzisiaj słoneczko, normalnie jestem bardzo mile zaskoczony. W końcu czuję wiosnę. Aż kości mnie przestały boleć. Także jak widzicie, tutaj jest nasza łazieneczka, którą się dzisiaj zajmiemy. Ściany będą właśnie zagruntowane tą pierwszą buteleczką, którą wam pokazałem. Później tutaj te wszystkie rogi, tu i tu, tutaj właśnie przy brzegu, łączenie z brodzikiem, zabezpieczymy tą taśmą i na to wszystko pójdzie ten duży baniak. Wymieszamy go dobrze, zagruntujemy ściany, no i mam nadzieję, że żadnych wycieków już nie będzie. Tak myślę. Ale pięknie. Pierwsze co zrobimy, to zabezpieczymy brodzik jakąś folią, żeby tutaj nam się nie pochlapał. No i wtedy zaczniemy malować. Wygląda jak mleko. Żeby mi tu koty nie przyszły, nie zaczęły pić. Tu mamy dużo kotów w okolicy. No i łaźnia pomalowana. Teraz trzeba czekać 2 godziny. Ten pojemniczek, to ja nie wiem, na ile on łazienek starczy. Dałem pół i mi jeszcze tyle zostało. Chyba pomaluję to jeszcze raz, za chwilkę. A teraz na razie relaksik. Wszystko jest suche.
Pomalowałem to dwa razy. Ściany już mam gotowe do okładzenia tej membrany, ale zanim to zrobię, to położę w rogi taką taśmę butylową. Także teraz w te łączenia płyt położę właśnie tą taśmę. No i potem zajmę się malowaniem tej membrany. No nie wiem, tutaj tak Paweł... No co tam się dzieje? Coś, nie ma tu jakiegoś takiego... O, tak Paweł przyklejał. To ja przyklejał. Zrobił taki jeden kołtun. Dostał kołtun. A tam przykleja Monika. Jak zwykle wszystko perfekcyjnie, o. No nie tak perfekcyjnie, ale... Coś tam się przykleiło. Tak, stwierdziliśmy Moniką, że nie będziemy dawali tej taśmy po całości tego łączenia. Ponieważ tam jest łuk i ściana się wygina i bardzo źle się to przykleja. No nie dałoby się to tak ułożyć, a w sumie ta woda będzie najbardziej tutaj się lała, no bo nie będziemy... Także w tamtym łączeniu użyjemy po prostu uszczelniacza... Jakiego, kochanie? Nie wiem, silikonu jakiegoś chyba. Uszczelniacza Sikaflex. A, Sikaflex. No właśnie, zawsze go używamy. Sikaflex 521 albo 221. Zobaczymy, jaki tam mamy. Tak to wygląda. To jest taka taśma, która dodatkowo uszczelni nam tutaj rogi, gdzie najbardziej się leje woda. Gdyby, no oczywiście na wierzch damy silikon, ale jeżeli na przykład coś pęknie, czy coś się rozszczelni, wiadomo, wan się cały czas rusza, to to będzie dodatkowo chroniło. Dokładnie. Tak sobie myślę, że już niedługo będę mógł wziąć prysznic. Aha. Ty też, nie? Mhm. No. Ale to słuchajcie, nie myślcie sobie, że się nie kąpiemy. Tak to zabrzmiało, jakbyśmy się nie kąpali. Mówię, że czekasz na prysznic od pół roku. No ale w sumie tak źle nie wyglądam chyba, nie? Shake it, shake it. Shake it. Podobno się tym bardzo ciężko maluje. Tak? Tak, bo to jest taka... gęstota. No, no. Nie szary. Smurfowy. Ty, może ona zostanie w ogóle taka już, nie? Smurfowy jak nasz ciapek. Niebieski. W sumie to wszystko nam wychodzi niebieskie. Dobra. I nie szary. Z niczym się tego nie rozrabia, z żadną wodą, po prostu to jest tak gęste, będzie się to ciężko malowało, ale niestety trzeba się poświęcić. Czego się nie robi dla pięknego wana? A nie powinien być sufit tam obklejony? Nie pomalujesz go? No, pewnie by się przydało go odkleić, ale zobaczę, jak to będzie szło. Słuchajcie, kolejny etap w łazience. Zaczniemy dzisiaj robić drzwi. Już raz je zacząłem, ale skończyło się to niezbyt dobrze. Także dzisiaj już się czuję lepiej, ręka mnie mniej boli i kontynuuję dalej pracę przy łazience. Mamy tutaj płytę 12 mm. O, i z niej właśnie wytniemy nasze drzwi do łazienki. Będą na zawiaskach i będziemy się mogli zamykać przy braniu prysznica. No jak, pasuje? No próba generalna, nie zimy. No spoko. Trzeba tą listwę tu przykręcić. Aha. Wtedy będziemy wiedzieli. No fajnie. Co i jak. No. W końcu już nie będzie tej dziury.
Jeszcze wentylację trzeba zrobić. A tak, tak, wentylator jeszcze. Trzeba będzie na tych zawiasach je tak jakoś wyregulować, żeby były jakoś tak w miarę równo, prawda? No, postaramy się. Ja wyreguluję. Wyregulujesz, tak jest. Się wyreguluję, co tam. Ach, elegancko. Francja elegancja. Pięknie. Dobra. A ty co ty tutaj robisz? Uprawiasz jogę? Tak, to moja nowa mata do jogi. Nie, słuchajcie, tak naprawdę to jest wykładzina winylowa, którą będziemy używać na wyłożenie ścian w łazience. Teraz będziemy to docinać, no i później spróbujemy to przykleić. No także właśnie. Ciężkie zadanie przed nami. Ale może nie będzie aż tak źle. Może nie będzie aż tak źle. Godzina jest fajna. Oczywiście ma ładny kolor. Także będzie wesoło właśnie. So hit me. So hit me. Hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen. No i mamy już pierwszą część, tak, Monika? Tak, już powycinaliśmy. Tak, tutaj na tą ścianę wycięliśmy, także teraz się postaramy ją tutaj przykleić równo. No to... mamy nadzieję, że nam to jakoś wyjdzie, nie? No. Mamy nadzieję. Trzeba przygotować. Uważaj, czy nie masz powbijanych kamieni w te swoje adidaski. Lepiej sprawdź swoje. Dobra, kładź. Nie ma czasu. Dlaczego ty mi dyrygujesz, co mam robić? Ktoś musi być kierownikiem na tej budowie chyba, nie? No to dobra. Słuchajcie, będziemy teraz przyklejali wykładzinę. Używamy kleju w sprayu takiej firmy. Nie wiem, jak on się będzie sprawdzał. Pan w sklepie nam doradził, że jest bardzo dobry, bardzo silny, także montujemy. Także zgodnie z instrukcją trzeba nanieść ten klej na powierzchnię, do której będziemy przyklejali i na rzecz, którą chcemy przykleić. Czyli w tym wypadku na wykładzinę. Czyli najpierw na ścianę, na wykładzinę odczekujemy do 3 minut, aż się ten klej trochę zrobi taki bardziej klejący. I wtedy dopiero przykładamy obydwie części. Teraz to właśnie będziemy robić. Hey. So hit me. So hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Obey what I say, don't complain. I don't wanna hear questions. Follow my lead, time to fall to your knees. It's an order, it's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. Head back, hands tight. Mouth shut, eyes wide. Baby, I'm yours. I said, baby, I'm yours. Whatever you say, God. Hola, siema. No, w końcu mamy deszcz, bo tam go nie było. Przyśliny nam wysychały. Już jest ciemno, a my dalej robimy łazienkę. Musimy dzisiaj to skończyć. O! Ja już rozwalam wszystko. Już ledwo stoję na nogach. Ja to przyniósł kolejny kawałek, tak? I kleimy. Ostatni tutaj będzie szedł właśnie. O Boże, ciężka praca.
suszarka, zmiękczamy wykładzinę na rogach, żeby ją potem ładnie dogiąć. Już robię ostatnią ścianę, tu już powycinałem na baterię, na to pójdzie jeszcze, wiecie, ta taka czarna nakładka, także tutaj jeszcze sobie obsilikonuję wszystko uszczelnie. Już jest tam poprzycinane, także klej trzyma dosyć fajnie. No i jest super. Jadę teraz suszarką, rogi zmiękczam, wykładzinę, potem nożykiem sobie w rogu tak jadę, mocno przyciskam, żeby mi to ładnie tu weszło, no i potem przycinam. I robota zrobiona, jutro posilikonujemy. Jasne. No. Linoleum na ścianach już jest przyklejone. Jak widzicie, tam już jest wszystko dokładnie przyklejone. Także teraz zajmę się uszczelnianiem tutaj krawędzi wszystkich rogów uszczelniaczem. Użyję do tego Sika Flex czarnego 521. Już sobie zacząłem tutaj oklejać taśmą naokoło. Brodzik. Tak samo i tutaj. Także teraz zajmę się tamtymi rogami. Sufit też już mam oklejony naokoło. I w te rogi, w te krawędzie będę dawał właśnie uszczelniacz Sika Flex. W niektórych miejscach pobrudziła mi się wykładzina. I słuchajcie, najzwyklejszy zmywacz do paznokci zadziałał tutaj na ten klej. Wyczytałem o tym w internecie. I tam niektóre miejsca, gdzie mi się klejem wykładzina tutaj pobrudziła. Normalnie używałem wacików zwykłych. Namaczałem tutaj w tym i w tym zmywaczu i normalnie ładnie wszystko schodziło. Także jestem zadowolony, bo wszystko wyczyściłem. Także teraz sobie to okleję elegancko wszystko i zaczniemy uszczelniać wszystko naokoło. Skończyłem. Tak to wyszło. O. Tu bateria. Tu przy brodziku wyszło w ten sposób. Także w sumie powiem wam szczerze, że jestem zadowolony. Tu przy suficie też w miarę fajnie wyszło. Dobrze, że tą taśmę dałem. To tutaj nie porozmazywało się to przy suficie, tego się bałem właśnie. Ale ogólnie jest spoko. Mogę powiedzieć, że łazienka już prawie zakończona. Jeszcze troszkę tylko zostało rzeczy, a mianowicie zostały do zrobienia drzwi. Musimy dociąć wykładzinę na te drzwi. No i przytwierdzić je tutaj do futryny na zawiaskach i zrobione. Co my tutaj robimy? Robimy drzwi do łazienki. No. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym coś tutaj nie nastemplowała. Przykleiliśmy linoleum z tamtej strony. Jak już trochę przyschnie, to potem powycinam tutaj te dziurki i tam nasze serce. A teraz robimy tu takiego jaszczura. Paweł wybierał. Ja wybierałem. No, i gdzie on będzie? No chyba będzie tu. No właśnie nie wiem, czy zrobić jeden, czy po prostu tak.
Nie, będzie się czuła samotna, sobie wie. No to chyba. Boję się, że tą jedną będzie tak kiepsko zrobić, bo ma tutaj takie bardzo cienkie. Bardzo taki wiotki jest ten szablon. I strasznie będzie tutaj ciężko to namalować. Więc zrobić tylko jedną. Więc boję się, że jak zrobię jedną, to już nie będę chciała robić drugiej. No nie wiem. Dobra, zaraz wyjdzie. Zrobimy na pewno. Zobaczycie zaraz efekt końcowy. I zacznę od tego. Ja pierniczę. Ciężko, nie? Masakra. No i montujemy zawiaski. Dobra, tylko teraz będziemy musieli to zrobić tak. Ciemna noc już nas tutaj została, ale łazienka musi być skończona. No. Dobra, trzeba podnieść do góry. Dobra, tak jak teraz. Utrzymasz? Nie utrzymasz. Nie wiem, jest okej? Okay? Wygląda, że jest okej. Okay. Dobra, teraz dotykam ścianę. Fajnie skrzypią. A to co, będą jakieś kurna jak z horroru dźwięki? No to halo, mówi się. Wieczorem już nie będziesz robiła ani siku, ani nic, bo mnie wystraszysz. Będę spała tu nagle. Dobra, uciekaj, dokręcę resztę. No dobra, to na dzisiaj już będziemy kończyć, bo już jest ciemna noc. Jutro jeszcze tutaj wszystko dopracujemy i pokażemy wam efekt końcowy. Dokładnie. No słuchajcie, w końcu po kilku dniach dobrnęliśmy do końca. Nasza łazienka w końcu skończona. Dokładnie, no jeszcze tutaj na drzwiach będzie lustro, ale... Już... Ale efekt już jest widoczny. Tak, jaszczura już jest na drzwiach, także... Tak, i zaprasza do naszej łazienki. Tak jest. Hop, hop. I tak się prezentuje nasza łazienka w środku. No i co my tutaj mamy? Mamy prysznic. Mamy prysznic. Do mycia. Z malutką taką słuchaweczką, którą można jeszcze przycisnąć, żeby sobie regulować ilość wody i zastopować. Jest oczywiście ciepła woda, grzana przez nasz boiler Truma. A jak go zainstalowaliśmy, to będzie filmik tutaj, będziecie mogli sobie zajrzeć. No, no i mamy przenośna, tak, przenośna toaleta chemiczna. Tak. Porta poti. Porta poti. Otwierana na kubkę i na siusiu. Jaki zasobnik wody? Chyba 15 litrów wody. Tak, jeszcze jest, tutaj tak? Ma schowek na papier toaletowy. Tak, tu jest na papier toaletowy. No, także miejsca jest dosyć sporo. Całkiem fajnie się to wszystko mieści. No i wyprzedzając wasze pytania, które na pewno się pojawiły odnośnie wentylacji w łazience. Tak, to chcielibyśmy wam zaprezentować nasz autorski wentylator. Jest to prototyp, także nie jest jeszcze w sprzedaży seryjnej. Jest to model Hart 2021. Który składa się tutaj z głównego wiatraka i tutaj z trzech wiatraczków pomocniczych. Tak. Także mamy nadzieję, że zapewni nam to cyrkulację powietrza. A jeżeli będzie za mało, to po prostu otworzymy drzwi jedne i drugie i wypuścimy wszystkie zapachy. No, dokładnie. Także dlatego mamy łazienkę tutaj na brzegu, żeby po prostu szybko wypuszczać wszystkie zapachy na zewnątrz. Dokładnie. I tutaj takie przysłowie mi się nasuwa. Przez żołądek do serca.
Także tak w sumie można powiedzieć, że ten wentylator tak działa, nie? Tak, do serca. Jeszcze toaleta jest po drodze. Także dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Tak, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak zrobiliśmy łazienkę, jakich materiałów użyliśmy, piszcie w komentarzach, na wszystkie komentarze odpowiemy. Także dzięki wielkie, że jesteście z nami, dzięki za wszystkie suby, lajki i do zobaczenia w następną sobotę. Pa!